Stacja cyfrowa to nasza odpowiedź na stale rosnące oczekiwania i wymagania naszych klientów oraz prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Projekt wpisuje się w założenia koncepcji inteligentnej infrastruktury opracowanej i konsekwentnie wdrażanej w grupie Tauron. Naszym celem jest podniesienie bezpieczeństwa i pewności zasilania dla naszych klientów oraz zwiększenie poziomu efektywności realizowanych inwestycji poprzez zastosowanie szyny procesowej w miejsce tradycyjnej technologii analogowej. Cyfrowa stacja elektroenergetyczna wysokiego napięcia w Obornikach Śląskich jest pierwszym tego typu obiektem w Polsce. Zakończona modernizacja objęła swoim zakresem rozdzielnię 110 kV wraz z systemem sterowania i nadzoru, systemem pomiarowym, telekomunikacji i zabezpieczeń. Wykorzystaliśmy cyfrowe rozwiązania z portfolio ABB Ability pracujące w protokole IEC 61850. Ponieważ system jest stale monitorowany, jego obsługa i eksploatacja jest łatwiejsza i bezpieczniejsza. Istotną zmianą w stosunku do rozwiązań standardowych było zastosowanie optycznych przekładników pomiarowych, zastąpienie połączeń kablowych światłowodami oraz wykorzystanie automatyki stacyjnej w oparciu o szynę procesową. Ze zmianą architektury obwodów wtórnych, polegającą na rezygnacji z wielu połączeń miedzianych i zastąpienie ich połączeniami cyfrowymi, wiążą się nadzieje uzyskania wielu korzyści, jakimi niewątpliwie są ograniczenia kosztów inwestycji, skrócenie procesu inwestycyjnego. Rozwiązania zastosowane w stacji Oborniki mają dać odpowiedź na to, czy technologia cyfrowa w obwodach wtórnych dojrzała na tyle, żeby możliwa była im szeroka implementacja tych rozwiązań w innych obiektach Tauron Dystrybucji. Tauron Dystrybucja, realizując ten projekt, pokazał, że jest spółką innowacyjną, poszukującą stale nowych rozwiązań, które będą wpływały na tańszą, bardziej bezpieczną i innowacyjną sieć.